Witam wszystkich zebranych. Chciałbym dzisiaj takie przedstawić Państwu podsumowanko 40 lat pracy w Egipcie. Może kogoś to zainteresuje. Trzeba takie rzeczy właściwie zbierać w jedną kubkę, bo potem to wszystko się, że tak powiem, rozparceluje, pogubi i tak dalej. Więc co też przez te 40 lat badań w Egipcie zostało zrobione przeze mnie. Zaczniemy od Górnego Egiptu, stanowisko Herakompolis, badane wspólnie z pracownikami Uniwersytetu w Pensylwania, State University. Szefową programu była pani Elizabeth Walters, towarzyszył jej pan profesor Parizek. No i tutaj były robione badania geologiczne, badania ceramiki, kamieni, ogólnie badania mineralogiczno-petrograficzne. Część jest wypublikowana tych danych, wyniki okazały się interesujące. Nawet były badane wysolenia gleb, bo tam w tym rejonie gleby się wysalają, nie ma wylewu w Nilu, ponieważ powstała zapora w Asuanie i wylewu w tej chwili nie ma. Te wylewy nie tylko nawadniały ziemię w Dolinie Nilu, ale też zmywały sole, które krystalizują w tym bardzo ciepłym klimacie na powierzchni gleby. No, wysolenie gleby to jest koniec rolnictwa. Niżej badane było stanowisko, niżej, myśląc wzdłuż biegu Nilu, było badane stanowisko w Armand, którego to była ekspedycja, której szefem, kierownikiem był profesor Kozłowski, profesor Ginter. Były to badania prowadzone wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu, Instytutem Archeologii oddziałem w Kairze. Szefem tego instytutu był wówczas pan profesor Werner Kaiser i przez kilka sezonów badaliśmy stanowisko w Armand, pod Armand, na lewym brzegu, które było stanowiskiem takim pomiędzy neolitu a pierwszych dynastii, bardzo ciekawe. Chodziło o same początki państwa faraońskiego. Tu była robiona geologia, szeroko rozumiana, w tym stratygrafia osadów Nilu. Były robione badania ceramiki i neolitycznej, i wczesnodynastycznej. Także były badania prowadzone nad rekonstrukcją warunków klimatycznych, które spowodowały migrację ludzi do Nilu, prawda, bo zaczął się okres pustynnienia. Także badania były kompleksowe, te rzeczy są wypublikowane głównie w materiałach niemieckich, czasopismach niemieckich. W rejonie Deir el-Bahari było robionych szereg różnych badań. No, koncentrowały się one przede wszystkim w obrębie świątyni królowej Hatshepsut, która jest no, takim sztandarowym zabytkiem rekonstruowanym przez polskich konserwatorów, egiptologów. Zostałem tam zaproszony przez doktora Zbyszka Szafrańskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowałem się badaniami tynków, badaniami kamienia ze świątyni, badaniami patyny, która na tych blokach skalnych się pojawiła po latach. Robiłem rekonstrukcję prac górniczych, które miały za zadanie udostępnienie terenu pod budowę świątyni, rekonstrukcją budowy świątyni, poszczególnych faz budowy z punktu widzenia geologicznego czy geologiczno-górniczego, oraz kamieniem stosowanym czy używanym w rzeźbach, w wykonywaniu rzeźb, a także badaniami morfologii i tektoniki skał występujących nad świątynią. Te prace pomogły zrozumieć wiele aspektów technologii wykonywania grobów. Te groby były kute oczywiście metodami górniczymi ówczesnymi, ale jednak górniczymi. Kompleks tych badań, między innymi dotyczących badania pigmentów, czyli farb używanych w malowaniu ścian świątyni,
prowadzony był wspólnie ze Stacją Archeologiczną Uniwersytetu Warszawskiego. No i wiele rzeczy z tego okresu jest wypublikowanych. Osobnym tematem jest misja skalna prowadzona przez profesora Niwińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, która miała na celu odszukanie grobu kapłana Herhora. Brałem udział w tej ekspedycji trzykrotnie. Mimo że grobu nie odkryto, otrzymaliśmy całą masę niezwykle ważnych, interesujących danych geologicznych, które pomogły zrozumieć w ogóle funkcjonowanie tego terenu jako jednego z największych cmentarzy, najstarszych cmentarzy nie tylko w Egipcie, ale na całym świecie. Do tych badań zostało włączone rozpoznanie tektoniki, rozpoznanie sedymentologii. Także te badania też zostały częściowo wypublikowane i okazały się niezwykle cenne, mimo że grób na razie nie został jeszcze znaleziony. W rejonie Deir el-Bahari, w rejonie Doliny Królów, występuje cała masa stanowisk archeologicznych, prahistorycznych, paleolitycznych, ale też i neolitycznych, które przynajmniej częściowo były objęte badaniami prowadzonymi przez grupę pod kierownictwem profesora Kozłowskiego-Gintera, też przy współpracy z Deutsche Archäologische Institut Ableitung Kairo, reprezentowanym przez pana profesora Wernera Kaisera. Rozpoznanie całej sekwencji krzemieni w masywie tebańskim pozwoliło uczynić taki wzorzec tych krzemieni, który nadaje się do porównywania z krzemieniami znajdowanymi w stanowiskach prehistorycznych. Skąd te krzemienie były brane, to już nie jest kwestia technik obróbki krzemienia, natomiast kwestia migracji ludzi, pozyskiwania surowców. Większość z tych stanowisk właśnie w rejonie góry Lasim, czyli tej, która króluje nad Deir el-Bahari i Doliną Królów, większość z tych warstw krzemiennych jest reprezentowana przez krzemienie bardzo dobrej jakości, była wykorzystywana w całej Dolinie Królów i w całej Dolinie Nilu również, nie tylko Królów, Dolinie Nilu. Szczególnie interesującymi były badania grobu, który ma numer 1152. To jest misja koptyjska kierowana przez świętej pamięci Tomasza Góreckiego z Muzeum Narodowego w Warszawie. Miałem przyjemność brać udział w badaniach tego grobu, który był grobem faraońskim, czy też dynastycznym, inaczej mówiąc. Mimo że tam faraona nie pochowano, to z okresu dynastycznego, wielokrotnie przerabianym, w końcu przerobionym na koptyjską taką samotnię. W tym grobie, też w grobie 1151, była kaplica chrześcijan koptyjskich, pierwszych koptów chrześcijan, malowane ściany, badania ceramiki i barwników, które tam występują, wykazały, że koptowie, mnisi koptyjscy ówcześni mieszkający, zajmowali się wytwarzaniem barwnika hematytowego czerwonego. Badaliśmy też tam amfory koptyjskie, naczynia ceramiczne, specjalnie uszczelniane przy pomocy substancji organicznej rodzaj takiej pasty organicznej, żeby nie przemakały do transportu wody, bo to jest w górach dość daleko od Doliny Nilu, więc transport, chodziło o to, żeby nie przeciekały w transporcie. Część rzeczy jest wypublikowanych w czasie prac prowadzonych w towarzystwie, czy też jako do towarzystwa występowałem tam, geolog, mineralog.
Tomek znalazł wówczas te słynne księgi, prawda, koptyjskie, no i też został tam znaleziony nienaruszony grób dynastyczny, który czeka na badania. Grób 375 to jest grób w El Kurna, który był badany na prośbę pana doktora Majera z Uniwersytetu Wiedeńskiego. To jest grób, który był spalony, przynajmniej dwukrotnie zasiedlany, dwukrotnie tam chowano pochówek. Bardzo ciekawe okazały się badania tynków, pigmentów mineralnych, malarstwa ściennego. Część jest wypublikowana w materiałach niemieckich. El Tarif, stanowisko neolityczne i predynastyczne. Badania były prowadzone głównie przez archeologów. Ja tam byłem osobą do towarzystwa, zajmowałem się badaniami osadów eolicznych. To jest okres już pustynnienia Sahary i pojawiają się w Dolinie Nilu osady eoliczne, pustynne, i badaniami ceramiki. Materiały są opublikowane w specjalnej książce El Tarif, pod tytułem El Tarif, wydanej przez niemiecki Instytut Archeologiczny Oddział w Kairze. Świątynia Setiego I. Tutaj badania były robione, badania ceramiki dynastycznej, przy współpracy z panem profesorem Karolem Myśliwcem z Instytutu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN i przy współpracy z niemieckim Instytutem Archeologicznym, a szczególnie panem profesorem Rainerem Stadelmanem. Badania dotyczyły technologii, surowców ceramicznych, zostały wypublikowane czy opublikowane w materiałach niemieckiego Instytutu Archeologicznego. Wadi Hammamat to jest osobny temat na długie opowieści. Tam były robione przeze mnie badania diabazów wykorzystywanych do produkcji sarkofagów w okresie dynastycznym. Byliśmy tam z wizytą. Tam również znajdują się stare kopalnie mineralne z czasów faraońskich, w tym kopalnie złota. Kontynuacją tych badań były badania nad złotem, źródłami złota w Egipcie, prowadzone przez profesora Pieszczyńskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej wraz z profesorem Osmanem z iShams University. Okazuje się, że niektóre ze starych kopalń nadają się do reeksploatacji, zawierają jeszcze na tyle złota, że można by było tam ponownie podjąć eksploatację złota. To jest wynik tych wstępnych badań właśnie w tym rejonie prowadzonych kiedyś przeze mnie. Badania surowców w rejonie Kairu. Tutaj ciekawe badania surowcowe dotyczące tynków, pigmentów mineralnych używanych w malowaniu w najstarszych meczetach Kairu. Było wziętych pod lupę, że tak powiem, badawczą 12 najstarszych meczetów Kairu, w których były badane wszystkie rzeczy, które można badać mineralogicznie, a więc zaprawy, tynki, malowidła, no i kamień oczywiście. Te badania stały się podstawą pracy doktorskiej pani profesor obecnie Amany Bakr z Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Giza. Robiła ten doktorat na AGH w naszej katedrze mineralogii, petrografii, geochemii. Osobne badania o podobnym charakterze, ale z innych meczetów średniowiecznych, były prowadzone na terenie miasta zmarłych wspólnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego kierowaną przez pana profesora Jerzego Kanie. Tutaj były badania robione meczetów Kurkumasa, wezyrów Kurkumasa i Inala. Tam polska misja robiła nie tylko badania, ale też częściową rekonstrukcję tych świątyń. Okazały się one niezwykle interesujące. Częściowo są wypublikowane. Dzięki uprzejmości jego magnificencji rektora AGH odbyła się ekspedycja w 2006 roku.
do Egiptu, taka geologiczna już, nie archeologiczna, chociaż miała też aspekt archeologiczny, która koncentrowała się na surowcach kamiennych wykorzystywanych w budowie piramid. No, dużo wiadomo o piramidach, ale o kamieniu, z których zostały zrobione, nie wiadomo było zbyt dużo. I zostały zebrane próbki z obiektów, z piramid w Giza, Babur Oaz, Meidum, Dahszur i Sakarze, zostały poddane badaniom, stały się obiektem pracy doktorskiej, przynajmniej częściowo, część materiałów pochodziła też ze starych materiałów, wiadomo jakie surowce, skąd mniej więcej były brane do wznoszonych piramid, co jest interesujące i innowatorskie. Przy okazji tych badań również odbyła się taka niewielka wycieczka do stanowiska Six October, to jest stanowisko znajdujące się na zachód od Kairu, około 10-15 km. Tutaj występują bazalty trzeciorzędowe, które wylały się na skały osadowe, skały detrytyczne. Interesował nas kontakt termiczny i mineralizacja tego kontaktu termicznego między magmą bazaltową a skałami detrytycznymi eocenu. Były zebrane próbki, zostało to zbadane i częściowo stało się obiektem pracy magisterskiej na uczelni u nas, w naszej katedrze. Osobne badania poświęcono badaniom w rejonie Helwanu. To jest już prawie obecnie dzielnica Kairu, kiedyś to była osobna miejscowość. W tej chwili jest to taka dzielnica przemysłowa. Z tego rejonu były pobrane, czy też uzyskaliśmy z badań archeologicznych, fragmenty ceramiki arabskiej z okresu Fatymidów. To jest XII wiek mniej więcej i wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu w Gizie powstała praca doktorska obecnego profesora Mohameda Ibrahima u nas w katedrze mineralogii, petrografii i geochemii AGH. No, wiele ciekawych elementów w tej pracy jest i w tych badaniach, a jednym z ciekawszych jest to, że ówcześnie była moda w tym XII wieku, w okresie Fatymidu, była moda na ceramikę chińską. Już przywożono z Chin ceramikę malowaną na niebiesko. Okazało się, że w ceramice właśnie z Helwanu część ceramiki to są podróby miejscowe, już wtedy w XII wieku podróby ceramiki chińskiej, którą sprzedawano jako oryginalne importy. Osobnym terenem bardzo interesującym jest rejon oazy Fayum, gdzie były robione badania przez misję polsko-niemiecką kierowaną przez profesorów Kozłowskiego, Gintera z udziałem profesora Śliwy przy współpracy z Instytutem Niemieckim, oddziałem w Kairze kierowanym wówczas przez profesora Kaisera. Badania dotyczyły okresu przejściowego między neolitem a najstarszymi dynastiami, najstarszą dynastią, i koncentrowały się na rekonstrukcji zmian jeziora Fayumskiego, które wcześniej się nazywało Paleo Moeris, potem Moeris, a na końcu w tej chwili nazywa się jezioro Fayumskie. Znajduje się w depresji i nie ma odpływu. W związku z tym reagowało na opady deszczu, rozszerzając się albo kurcząc. Jak lało mocno, było mokro, no to wtedy jezioro robiło się większe, ludzie się odsuwali w kierunku pustyni. Jak schło jezioro, bo nie było padów, to ludzie za jeziorem, za brzegą, linią brzegową jeziora wędrowali bliżej ku centrum jeziora. I te oscylacje wykorzystano przy rekonstrukcji nie tylko zmian oscylacji jeziora Fayumskiego, ale też
do rekonstrukcji zmian klimatycznych w okresie przejściowym między neolitem a dynastią Zero. Z tych badań wynika, że ten okres przejściowy był niezwykle suchy i to spowodowało, nie było padów, spowodowało migrację ludzi zarówno do obszaru jeziora Fayum, jak też do Doliny Nilu. Osobne tematy stanowiły materiały do badań archeologicznych, a więc badania ceramiki, surowców krzemiennych, kamiennych itd. Częścią tych badań, takich robionych przy okazji, były badania kamieni półszlachetnych, głównie agatów, które znaleziono w sporych ilościach w pobliżu Dżebel Katrani, czyli starych kamieniołomów diorytu na plateau, na wysokim plateau. Można tam znajdować, trzeba wiedzieć jak szukać, ale można znajdować agaty. Zostały one opracowane, stały się tematem pracy magisterskiej u nas w katedrze. Oprócz tego też tutaj podjęte zostały badania petryfikacji drewna. W tym rejonie na powierzchni leży cała masa drewna skrzemieniałego, są nawet całe pnie mioceńskich drzew skrzemieniałych, wygląda to jak wyrąbany las, co dopiero to ma kilkanaście milionów lat. No i proces sylifikacji, czyli krzemionkowania, petryfikacji był tutaj badany, tych drzew bardzo ciekawy z punktu widzenia geologicznego. W rejonie Kairu, znaczy właściwie na odcinku między Kairem a Ain Sochna nad Zatoką Suezką, były prowadzone badania dotyczące zmian związanych z patyną rozwijającą się na skałach, zwłaszcza na krzemieniach. Pod wpływem działania słońca kamienie pokrywają się patyną. W przypadku krzemieni i klimatu takiego pustynnego jest to ciemna patyna, prawie czarna, tworzą się tlenki wodorotlenki żelaza i manganu. Jest to opisane też w publikacji. Badania były robione wspólnie z Instytutem Górnictwa AGH. Stały się obiektem publikacji. Również badania były prowadzone w petryfikacji lokalnych pni starych drzew mioceńskich. Bardzo interesujące rzeczy. Jeśli chodzi o szeroko rozumianą deltę Nilu, badania były robione surowców ilastych i ceramiki ze stanowiska Tel el Daba. Dzięki uprzejmości kierownika ekspedycji pana profesora Bitaka z Uniwersytetu w Wiedniu i pani profesor Pani profesor Perły Fuscaldo z Buenos Aires wykonano tu bogate badania technologiczne, mineralogiczno-petrograficzne, ceramiki archeologicznej. Wykryto, że duża część była robiona lokalnie, rozpoznano lokalne surowce, ale część też, niektóre znaczeń były importami, prawdopodobnie z terenu obecnej Palestyny. No dość szerokie badania prowadzone, wieloletnie były prowadzone w obszarze stanowiska Tel el Farha w delcie Nilu. To jest stanowisko obejmujące okres przejścia między schyłkowym neolitem a wczesnymi fazami Starego Państwa. No i tu w zasadzie było robione wszystko, co można było zrobić. Ekspedycja jest prowadzona przez profesora Krzysztofa Ciałowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego UJ i doktora Marka Chłodnickiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Ja tam robiłem badania geologiczne, surowcowe różne, tu wszystko jest wypisane, jak kogoś interesuje, proszę sobie poczytać. W delcie Nilu też wykonywane były badania terakoty, małych figurek terakotowych znalezionych w stanowisku Benha, stanowisku Tel Atrib
trip, zwanym też Atribis. Stanowisko było rozkopywane pod kierownictwem pana profesora Karola Myśliwca z Instytutu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN przy współpracy z Anią Szymańską, świętej pamięci profesor Anną Szymańską, która też zajmowała się właśnie tymi terakotami. Oprócz samych figurek terakotowych z tego stanowiska badane były też lokalne surowce. Wiadomo, że do produkcji terakoty, tych figurek terakotowych, używano specjalnie, jakby powiedzieć, klarowanych iłów, bardzo specjalnie przygotowywanych, oczyszczanych z kwarcu i tak dalej, bo te figurki robiono w formach odlewniczych, suszono, a potem wypalano, bardzo piękne produkty otrzymywano, te figurki były wyjątkowo piękne, często bardzo dobrze zachowane, postacie ludzkie przede wszystkim, jest to wypublikowane w polskich materiałach. Osobny teren badań w delcie to Wadi Natrun. To jest miejsce czy rejon, gdzie występują stare kopalnie czy stare miejsca pozyskiwania soli do mumifikacji, natronu tak zwanego. To żeśmy też badali, zbieraliśmy materiał i badaliśmy ten natron lokalny, ale robiliśmy badania tynków i pigmentów malarskich z klasztorów koptyjskich, które tam się znajdują w rejonie Wadi Natrun. Działa w tych klasztorach ekspedycja polsko-egipsko-holenderska. Dzięki dr Ewie Barandowskiej pozyskałem materiały do badań, które zostały opracowane szczegółowo i wykazały, że miejscami w klasztorach jest kilka, a nawet kilkanaście warstw tynków. Każdy z tych tynków jest malowany. Co sobie pomalowali, to sobie położyli nowy tynk, pomalowali, położyli nowy tynk. W międzyczasie w tych tynkach odezwały się momenty pożarów w klasztorach. Pojawiły się warstwy z sadzą, ewidentny dowód pożarów. No i szereg różnych ciekawych rzeczy, które no, są częściowo opublikowane, częściowo poszły do sprawozdań. Osobnym rejonem badań były materiały ze stanowiska Marina. Stanowisko rozkopywane przez profesor Szymańską i doktora Krzysztofa Babraja z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Otrzymałem jedne z najstarszych szkieł egipskich, które były badane na AGH. Wyniki zostały przekazane Ani Szymańskiej. Natomiast okazało się, że po tak długim czasie od produkcji szkieł, które są, wiadomo, cieczą przechłodzoną, te szkła zaczęły rekrystalizować, zaczęły się w obrębie szkieł pojawiać kryształy kwarcu, co miało swoje implikacje w różnych kierunkach, między innymi w światłowodach, współpracy z Penn State University, Instytutem Szkła, panem profesorem Carlo Pantano, no i szeregiem różnych innych rzeczy. Bardzo ciekawe to było w sumie. Badania na Synaju. No, były prowadzone w kilku miejscach, ale zacznijmy od Hamam Faraun, czyli łaźnie faraońskie, gdzie z podziemi wypływają ciepłe wody, podgrzewają wodę w Zatoce Sueskiej. Podobno faraon tam przyjeżdżał się kąpać. Kąpaliśmy się też tam również ze studentami podczas ekspedycji w 2006 roku. Rzeczywiście z dna biją źródła bardzo ciepłej wody. Natomiast miejscami brzeg Zatoki Sueskiej jest czarny, ponieważ te gorące wody wyrzucają z rozłamów tektonicznych siaczki żelaza, galenę, sfalery, występują siaczki miedzi. Jest dość bogate okruszcowanie, co powoduje, że miejscami brzeg Zatoki Sueskiej, wschodni brzeg, jest czarny.
Tam występują też jaskinie termalne i szereg różnych innych zjawisk. To wszystko było badane. Osobnym terenem badań był obszar występowania miocenskich gipsów. Na południowy wschód od Suezu występują złoża miocenskich gipsów, takie mniej więcej wieku jak u nas w Polsce w rejonie Gacek Krzyżanowic, 14-13 milionów lat temu powstałe. No, gipsy bardzo interesujące, grubokrystaliczne, ale też występują tutaj gipsy typu alabastrowego, które bez wątpienia były wykorzystywane do produkcji naczyń alabastrowych, znajdowanych później w grobach, między innymi w grobie Tutanchamona. Również zajmowaliśmy się badaniami hydrogeologicznymi w obszarze krasowiejących, czy gipsów podlegających procesom krasowienia, a także zjawiskami termalnymi w Zatoce Suezkiej i zjawiskami mineralizacji i okruszcowania. Te badania były robione łącznie z Instytutem Geologii Uniwersytetu w Ismaili i z doktorem Morsim, który był pracownikiem też świętej pamięci niestety Uniwersytetu w Ismaili, także z Egyptian Petroleum Institute, oddział w Kairze, tam szefem zajmującym się, pomagającym w badaniach był pan profesor Koliew. Osobnym tematem były badania ceramiki ze stanowiska Tel El Gaba, które znajduje się w północnej części Synaju. To jest stanowisko wielofazowe. Występuje tam ceramika od neolitycznej do dynastycznej. Badania były prowadzone w tym rejonie archeologiczne przez panią profesor Perłę Fuscaldo z Uniwersytetu Buenos Aires i ceramikę robiłem właśnie dla niej i została publikowana w materiałach konferencji Origin, które odbywają się regularnie, dotyczą badań prowadzonych w Egipcie. Na pustyni wschodniej szereg różnych rzeczy było rozpoznawanych, między innymi w rejonie Ain Sohna nad Zatoką Suezką, gdzie występują wody geotermalne, które były badane pod kątem mineralizacji i ewentualnego wykorzystania jako wody pitnej. Te badania były prowadzone wspólnie z Instytutem Geologii Uniwersytetu w Gizie i Egyptian Petroleum Institute. Profesor Koliew nadzorował te prace. Wyniki są częściowo opublikowane przeze mnie, częściowo przez moich kolegów. Bardzo ciekawym okazał się rejon znajdujący się mniej więcej 20 km na południowy wschód od Kairu. Tutaj jest taki park geologiczno-krajobrazowy, gdzie występują miocenskie skrzemieniałe drewna. Można to oglądać, można się tam wybrać na wycieczkę, bardzo interesujące. No oczywiście interesowała nas petryfikacja tego drewna mioceńskiego. Dlaczego? Dlatego, że to drewno od najdawniejszych czasów, to skrzemionkowane drewno od najdawniejszych czasów wykorzystywane było do produkcji, do wytwarzania rozcieraczy i żarn, do rozcierania zboża. Między innymi w Tel El Farha są podstawki rozcieraczy właśnie wykonane z tego materiału, to znaczy ze skrzemieniałych drzew, prawdopodobnie właśnie z tego rejonu, o którym mówię. Badania były prowadzone wspólnie i opublikowane częściowo wspólnie z Instytutem Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. W rejonie Helwanu, który jest, jak mówiłem, dzielnicą właściwie w tej chwili Kairu, kiedyś był osobnym miastem, prowadzone były badania mineralogiczno-petrograficzne skał detrytycznych eocenu. Bardzo interesujące skały, w tej chwili zastawione już blokami mieszkalnymi.
trudno tam znaleźć wychodnie, bardzo charakterystyczne i wskaźnikowe do rekonstrukcji warunków sedymentacji w zbiorniku eoceńskim. Występują różnego rodzaju warstwowania, struktury sedymentacyjne typu warstwowań przekątnych, ryplemarków i tak dalej. No oprócz tego sama skała jest interesująca, same skały są interesujące z punktu widzenia mineralogicznego. Jeśli chodzi o badania Nilu, to znaczy samej wody badaliśmy niewiele, samą wodę z Nilu, natomiast badania koncentrowały się na dennych osadach Nilu. Badaliśmy je na przestrzeni od Edfu do Delty. Interesowały nas współczesne zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Nil wydaje się rzeką czystą, ale w rejonie takim, gdzie istnieje jakiekolwiek zakłady produkcyjne istnieją, na przykład w rejonie Edfu, czy w rejonie właśnie Helwanu, no, osady denne Nilu są mocno zanieczyszczone metalami ciężkimi. Także ta legenda o czystości Nilu jest umowna. Nie jest to rzeka, przynajmniej w niektórych miejscach, bardzo czysta, chociaż ma zdolności samooczyszczania się znakomite. Także głównie jest to rzeka czysta, ale miejscami, że tak powiem, ma domieszki w osadach właśnie metali ciężkich, ołowiu między innymi. Żelazo nie jest tak szkodliwe, ale kadm występuje, jakieś ślady rtęci i tego typu rzeczy. Te badania były robione wspólnie z Uniwersytetem w Giza, w szczególności panem profesorem Ewejdą, który jest hydrogeologiem. Był, nie wiem czy żyje nawet. W tej chwili prowadzone są badania mineralogiczne osadów formacji Sahaba. To jest formacja, która powstała mniej więcej między 10 a 12 tysięcy lat temu i jest głównym dostarczycielem surowców do produkcji ceramiki od najdawniejszych czasów, od neolitu w zasadzie do współczesnych czasów. Z tych osadów formacji Sahaba bierze się iły do produkcji ceramiki. Stąd też rozpoznanie lokalnych cech tej formacji, jak ona wygląda w Armand, w Ferakompolis czy w Nagadzie, no jest istotne, żeby można było przymierzać się ewentualnie do ustalenia źródła ceramiki. Cały czas skąd ta ceramika, którą mamy w stanowisku w Egipcie, pochodzi. Czy ona jest stąd, czy stamtąd. Stosowane są kryteria głównie, powiedzmy, archeologiczne, typologiczne, kwestie zdobienia. Natomiast skład mineralny no może tutaj trochę też pomóc w ustaleniu miejsca pochodzenia ceramiki. No i to jest w tej chwili robione, sprawy się kończą, niedługo będą wypublikowane. Jest robionych też szereg innych nowych badań, kontynuacja jest cały czas robiona, natomiast no, trudno się nimi chwalić, bo badania jeszcze są w toku. Jak się skończą, to ewentualnie tutaj dopiszemy cokolwiek, coś doopowiadamy. Bardzo dziękuję za cierpliwość, no i do następnego zobaczenia. Kłaniam się, do miłego.